Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Czesław Kozon, przewodniczący Skandynawskiej Konferencji Biskupów, pochodzący z rodziny polskich emigrantów, konkretnie z Dąbrów na Kurpiach, ordynariusz diecezji kopenhaskiej, obejmującej Danię, Grenlandię i Wyspy Owcze. Zitomy księdza biskupa, tak jak to się na Kurpiach witało, zitomy do nas. Dziękuję bardzo. Tak, tu na Kurpiach właśnie w taki sposób witano gości, zitomy do nas. A więc ten witany odpowiadał Bóg zapłać za Świtacka, albo zwykle właśnie takie Bóg zapłać. Rola i zaangażowanie księdza biskupa w życie społeczności katolickiej w Skandynawii są znane w Polsce, a szczególnie tu u nas na Kurpiach. Jeśli ksiądz biskup pozwoli, chcielibyśmy się dowiedzieć trochę na temat losu księdza biskupa rodziny. Jak z niewielkiej kurpiowskiej wioski Dąbrowy tata księdza biskupa trafił do Danii? No jak dla wielu ludzi to było spowodowane przez długą wojnę światową. Tata dostał się do niewoli niemieckiej w Prusach Wschodnich i jak weszli Rosjanie, to uciekał przez Bałtyk okrętem razem z Niemcami i dostał się do Danii. No i tam był na początku w lagrach uchodźców, a potem został wysłany na pracę u rolników i przy kościele spotkał moją mamę, swoją przyszłą żonę i założył rodzinę i już pozostał w Danii. Czyli mama jest Dunką. Urodzona w Danii, ale z rodziców polskich. Aha, czyli z innych stron Polski, z Kujaw, koło Ogoliny, niedaleko Poznania. I jej rodzice już przed pierwszą wojną się dostali do Danii na pracę. Czy w domu rodzinnym księdza biskupa mówiono po polsku? Tak, na początku tylko po polsku. Mówiono mi, że na początku tylko znał mi język polski. Tego już nie pamiętam, że tylko język polski, ale tak mówiono. Ale tak, był to na początku dwujęzyczny dom. Polski i duński. Tak. Słuchając księdza biskupa podczas odprawiania mszy i w czasie naszej tutaj rozmowy, można zauważyć też akcenty gwary kurpiowskiej. Tato pewnie świetnie mówił po kurpiowsku, znał gwarę kurpiowską, bo z tych ziem tutaj pochodził. Tak, ale ja bardzo późno dopiero tak myślałem o pochodzeniu kurpiowskim, bo tak na początku to tata z Polski i tak w szczegółach o tym nie myślałem, tylko dopiero tata wspominał o Kurpiach, no i opowiadał o tej specyficzności kurpiowskiej. Jest to późno, to bardzo więc na serio się zainteresowałem kurpiowską kulturę, historię. To teraz jestem bardzo świadomy, że tata pochodzi z Kurpi. Tak, to jest specyficzna część Mazowsza, północne Mazowsze, ale jak gdyby odrębna część, odrębna kultura, którą obrazuje też i stroje, i gwara, i wytwory tej sztuki ludowej tutaj na Kurpiach są jeszcze wciąż żywe. Wiele razy ksiądz przyjeżdżał tutaj właśnie na Kurpie i przyjeżdża wciąż na Kurpie. A może o tym pierwszym razie, kiedy ksiądz po raz pierwszy tutaj przyjechał na Kurpie? No pierwszy raz miałem tylko niecałe 8 lat, więc to było wszystko nowe, to była Polska. Przede wszystkim tak nie byłem świadomy o tych szczególnościach kurpiowskich. Potem dopiero po 5 lat byłem ponownie w Polsce. Czy tu w Dąbrowach ma ksiądz biskup blisko rodzinę?
Tak, bardzo. Na początku no to jest, żyli tu cztery ciotki, trzy w Dąbrowach, a czwarta zaraz za starą granicą w Bilamowie. No i to było bardzo ścisłe połączenie, ale jak ciocie pomału wymarli, no to ta więź kontynuowała i teraz są bardzo coś ściśle połączenia z kuzynostwem. Tu, co prawda, mało to teraz Dąbrowa, ale tylko no, jedna rodzina z dziećmi, wnukami została w Dąbrowach, ale większość potem wyjechała na Mazura. Bliskość granicy tutaj, tak to spowodowało. Jak ksiądz biskup porównuje, czyli powiedzmy we wspomnieniach rodziców, jak te kurpie, czy tato opowiadał tutaj o kurpiach, o tym terenie, o Dąbrowach z wczesnego dzieciństwa, czy ksiądz biskup jakieś takie wspomnienia z domu rodzinnego pamięta? O życiu tutaj na kurpie. Opowiadał, no i często jak życie było dość ciężkie, była pewna bieda przez niektórych latach, no i ale no zawsze to było interesujące i no i też zawsze się interesowałem przyrodą i to też krajobraz po prostu mi zawsze podobał i no i te życie wiejskie w danej czasie mieszkaliśmy na wsi, no i no i zawsze było ciekawe te tradycje. No i coś trzeba dodać, bo tata był bardzo zaangażowany w życie kościelnym, stowarzyszeniem młodzieży. No i bardzo też dużo opowiadał o życiu kościelnym w Polsce międzywojennym. I to na początku mnie trochę więcej interesowało. Ja mówiłem przed tym, to potem bardzo świadomo się zainteresowałem za historię tradycji kurpiowskiej. Diecezja księdza biskupa to ogromne terytorium. Chyba jedna z największych w ogóle nie wiem, w Europie, może szerzej nawet na świecie. W Europie może największa z powodu że Grenlandia należy. Ale na świecie to są jeszcze inne diecezje, które są jeszcze większe. Duży procent społeczności w diecezji księdza biskupa to pewnie społeczność polskiego pochodzenia. Czy zdarza się w tej pracy duszpasterskiej księdzu biskupowi spotkać z kurpiami? Czy oni wiedzą, że ksiądz biskup ma tutaj kurpiowskie korzenie? Ja trzeba powiedzieć, bardzo rzadko spotkałem kurpów w Danii. Ta pierwsza fala emigracyjna z Polski przyszła z Galicji już przed pierwszą wojną światową. Potem w ciągu, czyli po drugiej wojnie, to z innej części też, ale nawet tata tylko mógł wspominać o jednej osobie, która pochodziła z Kadzidła. To jest, no nie wiem dlaczego, ale bardzo mało kurpiów w Danii. Pewnie dlatego, że tu z kurpiów przed wojną szczególnie, też po wojnie już jak ktoś mógł, emigrowało do Stanów Zjednoczonych. Tak. Tu prawie każdy, z każdej rodziny kurpiowskiej ktoś jest w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie ten kierunek bardziej był taki tutaj dla kurpiów bardziej oblegany. Czego ksiądz biskup chciałby życzyć kurpiom? No, żeby no, zachowali wiarę przede wszystkim, dbali o kulturze, no i żeby
Jak wszyscy Polacy mieli odwagę i nadzieję w tych trudnych czasach, nie tylko dla Polski, ale dla całego kontynentu, że w tym zachować nadzieję. Wypada mi już tylko zaprosić księdza biskupa do Myszyńca. Myszyńca jest to taka pramatka parafii Dąbrowy. No. Już w ostatnią niedzielę sierpnia organizujemy dobranie kurpiowskie. Już będzie po raz 47 się odbędzie taki festiwal folkloru kurpiowskiego, gdzie będzie można skosztować tej esencji kultury kurpiowskiej. Także jeśli ksiądz biskup znalazłby czas, to serdecznie zapraszamy do Myszyńca w ostatnią niedzielę sierpnia. Impreza rozpoczyna się uroczystą mszą świętą o 10:30 w naszym myszyńskim kościele z takimi elementami gwary kurpiowskiej. Także zapraszam księdza. Dziękuję. W tym roku chyba się nie uda, ale to na przyszły rok proszę sobie zaplanować, tak żeby być w sierpniu. Zawsze to ostatnia niedziela sierpnia, także miło nam będzie księdza biskupa gościć u nas w Myszynce. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Thank you.